Większych problemów zdrowotnych nie mamy. Nikt nie zgłaszał do naszego lekarza w reprezentacji problemów. Ogólnie niektórzy zawodnicy lecieli w środku nocy. Są tacy, którzy o 2 w nocy już startowali ze swoich miast, żeby dolecieć o czasie. I stąd też dzisiejszy trening będzie podzielony na 3 grupy. Będą zawodnicy, ci, którzy wezmą udział w treningu na głównej płycie tutaj na Stadionie Śląskim. Będzie grupa, która będzie tylko miała regenerację. To jest 6 zawodników. No i też będzie grupa 4 zawodników, która została w hotelu i będzie miała odnowę biologiczną w hotelu. Także podzieliliśmy to, ale generalnie nie ma żadnych większych urazów. Na drobny ból jeszcze narzeka Bartek Salamon. To stara kontuzja jeszcze z Krakowa, ale myślę, że jutro wszystko będzie ok. Czy uda się od razu ustawienie zmienić po przerwie, czy troszeczkę później zaczniemy w jednym ustawieniu i przejdziemy płynnie do drugiego ustawienia. Zastanowimy się, dzisiaj jeszcze mnie czeka rozmowa z wieloma zawodnikami też na temat ich sytuacji i meczu ze Szkocją, bo jest wielu zawodników, którzy od dłuższego tygodnia grają bardzo wiele spotkań i mamy tą możliwość, że nie wszyscy muszą w tym meczu ze Szkocją zagrać. Do tych, do których jesteśmy przekonani, w tym meczu nie muszą wystąpić, ale oczywiście dobrze by było, żeby zagrali, żeby ci, którzy obok nich będą grali, żeby się pewnie poczuli. Dlatego przed nami jeszcze troszeczkę rzeczy do ustalenia i myślę, że sobie z tym poradzimy. Jeśli chodzi o uszczelnienie obrony, mamy doświadczonych piłkarzy. Wiemy, że Glik, Bednarek są filary naszej reprezentacji. Dawidowicz w ostatnim czasie też występował w trójce obrońców. Dzisiaj go nie ma. Musimy poszukać alternatywy dla niego i mamy kilka wyborów i na tym się będziemy koncentrować. Szczególne miejsce w polskiej piłce. Sam miałem być świadkiem, być tutaj okazję być na meczu Polska-Belgia za kadencji trenera Benhakera, gdzie wygraliśmy 2-0 po bramkach Ebiego Smolarka. I wiem, że ten stadion widział, może nie ten, ale w tym miejscu widział mnóstwo świetnych meczów reprezentacji i chciałbym, żeby ten mecz, który nam przyjdzie rozegrać we wtorek, żeby też przeszedł do historii. Musimy wszystko zrobić, żeby wykorzystać swoją szansę. Gramy u siebie, gramy ze zwycięstwem pary Czechy-Szwecja. Także myślę, że tu zdecydowanego faworyta nie ma. Każdy ten mecz może wygrać, ale chciałbym, żeby to była Polska i zrobimy wszystko, żeby tak się stało.